No i tym tramwajem właśnie udajemy się. A ty z przodu, przede mną. Zeszłem 2 lata temu tutaj rowerami jeździłem, żeby znaleźć to moje liceum było. W końcu znalazłem tą ulicę. Tutaj się. Pogoda w miarę, Dąbrowa Górnicza. I słońca będzie trochę.
A tam elektrownia dla Gisza. Z tyłu. Papa. To jest kawał do domu, bo zamek to jest tam, zaczyna się na dole. Nie? Ale to są podziemia.
Wow. Wszystko. A gdzie będziemy wsiadać? Tam na dole chyba, no. Nie? Tu się da podejść? No tu, chodź na górę. No tu. Już tu masz podziemie benzynki, ale to tu jest wyjście z tych podziemi. O. Tu się wychodzi, nie? O. A, podziemie. No, bo tu jest wyjście. Czynne? Tu piszę, tu. Nie, tu tylko piszę, wiesz, co w sezonie jest świątecznym. Podziemia Będzińskie. Koncepcja aranżacji. Tu jest wejście i zamknięte. Tak, bo ci pisało, że trzeba zadzwonić wcześniej. Zamknięte. No. A to nie jest takie krótkie, żebyś sobie nie myślał, tak? Bo się ciągnie pod zamkiem. Tak? To jest, właśnie zapytamy o to, nie? To jest taka jakaś kręta trasa. To nie jest tylko taki tu odcinek. No i Usia nam opowiedziała wszystko. Ale ja tylko słyszałam, bo jeszcze nie byłam. To mi szkoda. No. Zapytamy tam na zamku, czy tu się da wejść w ogóle. Tak jest dziwne. Chyba jakieś takie zbiorcze wycieczki. Właśnie grupa stworzy. No właśnie, chyba tak. Będziemy znowu oglądać nasz spacer.